Mateusz Kaniowski, czas potypować dla Was galę UFC Fight Night 202, gdzie gość, który ma wszelkie predyspozycje, by niedługo stać wielkim mistrzem UFC, będzie toczył kolejny majdan w swoim życiu. Islam Makhachew, według wielu najlepszy zapaśnik w historii MMA, według wielu lepszy parterowiec niż Khabib Nurmagomedov, będzie walczył po raz kolejny i jak zwykle zmieniono mu rywala. Kurs dzisiaj będzie dla tych ludzi, którzy lubią zaryzykować, a nie wiem, czy to będzie duże ryzyko. Mam wrażenie, że chyba wszystko nam się uda tutaj trafić. Ryzyko nie będzie jakieś wielkie, ale znalazłem jedno miejsce, gdzie chyba bookmacher się pomylił. Jeżeli wejdzie, to wtedy bym mówił, że na pewno, a jeżeli nie, no to nie będzie dobrze, ale za jedno uderzenie mam kurs 2, a jest tutaj duże prawdopodobieństwo. Już Wam to wszystko pokazuję. Od razu przypominam, że wczoraj wleciało typowanie KSW, więc na nie też śmiało oczywiście wpadajcie, bo obie gale będą odbywać się w nocy z soboty na niedzielę. No właściwie KSW to już wieczorną porą w sobotę. Islam Makhachew, 20 wygranych, jedna porażka, ta jedna niespodziewana z Adriano Martinszem przez uderzenie, a potem piękna seria zwycięstw. Nikt nie chce z niej walczyć, wszyscy odmawiają. Gość skręca wszystkich i mieli parterowo. Zdarzały mu się oczywiście decyzje, niemniej jednak Bobby Green to zawodnik, który wziął tę walkę tuż tak naprawdę przed tym, jak mają się zmierzyć. Jest stójkowiczem, każdy wie, że po prostu Islam będzie z Niroy w parterze, co będzie chciał, chyba że Bobby Green jednym uderzeniem go znokautuje. Czy jest takie prawdopodobieństwo? Jest, ale czy Bobby Green będzie w stanie przetrwać 5-minutowych rund, 25 minut mielenia przez Islama? Islam jako taką w stójce się oczywiście odnajduje. Wydaje mi się, że może wygrać decyzją, ale Bobby Green to gość, który był opalany i kontrolowany w parterze przez dużo słabszych zawodników parterowo niż przez samego Makhachewa i mimo tego, że wygrał z Jakintą czy z Hakparastem, nasratem po prostu, no to wydaje mi się, że tutaj nie będzie miał zbyt dużo do gadania i po prostu mimo wszystko uda się go skończyć poprzez ciosy w parterze, poprzez zduszenie, przez dźwignię, cokolwiek. Islam Makhachew wygra tę walkę przed czasem. Obstawiać, że wygra po prostu, to jest kurs 1,10, więc mało opłacalne, ale że wygra przez dźwignię lub przez uderzenia, co mam pokazać, to jest chyba ponad 1,40, więc to jest już fajny kursik. Następne starcie, którym się zajmiemy, to Gregory Rodriguez, który już walczył w UFC dwukrotnie i dwa razy wygrał, między innymi z mocnym Dusko Todorowiciem, a także z Yun Young Parkiem. Natomiast jego rywal Armen Petrosyan będzie dopiero debiutował w UFC. Czy to zmniejsza jego szanse? Troszeczkę tak, jest mniej doświadczony, to będzie dla niego szok, ale kiedy zobaczycie sobie jego byłych przeciwników, z którymi walczył i wygrywał, no to zrozumiecie, dlaczego typowanie na niego jest dość pewną rzeczą. Tutaj wygrał z Kolewem, brawo, z Bułgarem, ale natomiast to są jego pozostali rywale. Nie możemy tutaj powiedzieć, że to są nie wiadomo jak mocni zawodnicy. Niektórzy z nich byli po prostu gośćmi, którzy mają zostać pokonani. Gregory Rodriguez jest zawodnikiem, który będzie miał identyczne warunki fizyczne jak on, ale będzie, tak jak już wspomniałem, dużo bardziej doświadczony, ma już zwycięstwa na swoim koncie, walczył z mocniejszymi. Dodatkowo ta walka będzie odbywała się w limicie wagi średniej i jak widzicie, jednak większość ekspertów, osób, które się na tym znają, uważają, że Rodriguez wygra na 72%. Tak więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, wydaje mi się, że to będzie fajna walka, ale koniec końców zwycięzcą będzie Rodriguez, a że ma fajny kurs, to sobie go zagramy. No i ostatnia walka, którą zagramy i dla wielu może być to szok. Zurong, który zmierzy się z Ignacio Bahamondesem. Dwóch lekkich zawodników, dwóch młodych zawodników, bo Chilijczyk 9-7, natomiast jego rywal z Chin 2000, ale to co jest ważne, Chińczyk ma aż 22 walki. Niemniej jednak na jego rozkładzie ciężko znaleźć nie wiadomo jak mocne nazwiska. Myślałem, żeby od razu grać Chilijczyka, który chociażby przegrał decyzją niejednogłośną z Johnem McDessim, czyli bardzo mocnym zawodnikiem. Ale potem zastanowiłem się, że mamy coś fajniejszego. Zacząłem grzebać w kursach, no i teraz zobaczcie. 22 walki Chińczyka, dwie zakończone przez decyzję. 12 nokautów, 4 submissiony. Jak przegrywa, to zazwyczaj przez submissiony. Bahamondes, 9 nokautów i 5 decyzji w 16 pojedynkach. Jeżeli przegrywa również przez submissiony, to będzie wojna. To będzie wojna na skończenie. W ich walkach rzadko zdarzają się jakiekolwiek decyzje, tak jak już wspomniałem. Zresztą zobaczcie, Bahamondes potrafi wyczarować chociażby obrotówkę, czy wygrać przez front kick. Zurong też na próżno tutaj szukać zbyt dużej ilości decyzji. A uwaga, kurs na to, że decyzja w tej walce będzie to 2-0. Wiadomo, to jest niska waga, to się nie musi skończyć decyzją, ale czemu by nie zaryzykować? Jeżeli mamy szansę zwyciężyć przy kursie 2-0, gdzie obaj zawodnicy tych decyzji mieli procentowo niesamowicie mało, to czemu nie? Obaj mają cios taki, że są w stanie skończyć każdego rywala. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne do zatypowania. Bahamondes,
kontra Zurong, tu będzie prawdziwa wojna i sobie to zaraz, panie i panowie, zagramy. Więc tak jak wspominałem, 1,42 na Bahamonde za 95%, ale tu się zawsze może coś wydarzyć, bo jeszcze mamy zbyt mało informacji o zawodnikach, żeby na 100% powiedzieć, że Bahamondes wygra. Zurong może go zaskoczyć, niemniej jednak wygra na punkty. Nie, kurs 2-0, dzięki czemu ten kurs bardzo nam się podbije. Oprócz tego, tak jak już wspominałem, gramy Rodriguez'a, 99% graczy gra Rodriguez'a, dzięki temu, że ten kurs jest taki fajny, 1,57, mam nadzieję, że wygra. I ostatnia walka Makhachew, tak jak mówiłem, 1,10, a my sobie tutaj zagramy, panie i panowie, że nie będzie tutaj nic innego, jak tur trzeba rozwinąć i Makhachew przez KO, TKO, dyskwalifikację lub podanie, 1,42, kurs łączny 4,46, jak nam to wejdzie za 100, to mamy 400 prawie złotych do wygrania. Super sprawa, my zagramy jak zwykle za 200, czyli 784 zł do wygrania, a jak ktoś chce zaryzykować, to może sobie zarejestrować konto z kodem gramy 550 i wtedy, jeżeli przegra, to pieniądze wrócą mu na konto w formie bonusu, którym trzeba jeszcze pograć, ale jest to zdecydowanie lepsze niż po prostu stracić te pieniądze zakładając konto bez kodu promocyjnego, więc jak ktoś od Was z rodziny, ze znajomych chce zagrać, to oczywiście zapraszam, tylko trzeba mieć powyżej 18 lat. I teraz uwaga, ktoś może zagrać za 550 zł i w razie porażki otrzymać te pieniądze z powrotem i wygrać 2158 złotych 64 grosze. My zagramy za dwie paki. 784 zł 96 groszy. Jeszcze raz. Zurong kontra Bahamondes. Wygrane punkty nie. Duże jest bardzo prawdopodobieństwo, a kurs piękny. Rodriguez wygra z Petrosianem, a także Makhachew wygra z Greenem. Postaw zakład 784 zł 96 groszy. Czekamy, aż dojdzie nam na konto. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i hej!